Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Nie ma chyba drugiego takiego produktu spożywczego, wokół którego narosło tyle emocji, kontrowersji i mitów, co wokół mleka. Jedni nazywają go pokarmem bogów, inni trucizną. Pani profesor, co nauka mówi na ten temat? Stanowisko nauki jest takie, że potwierdza, że jest to faktycznie pokarm bogów. Dlatego, że mleko zawiera wszystkie składniki odżywcze, może z wyjątkiem witaminy C, które są nam potrzebne na co dzień. Zresztą wróćmy do tego, mama każdego z nas wykarmiła. Jest to podstawowy pokarm dla wszystkich ssaków. No właśnie, ale ci, którzy są przeciwnikami mleka, mówią, że mleko krowie jest dla cielaków, a nie dla ludzi. To również nieprawda, bo ewolucja jak gdyby wypróbowała już ten pokarm i mleko nie szkodzi dorosłym osobom, pod warunkiem, że nie zaprzestały picia tego mleka po okresie dziecięcym, bowiem do przyswojenia wszystkich składników i rozłożenia ich, tych, które spożywamy razem z mlekiem, niezbędny jest enzym laktaza. Ale po chwilę zaprzestania spożywania produktów mlecznych ten enzym zanika i wówczas może wystąpić nietolerancja pokarmowa i faktycznie mogą być z tego powodu dolegliwości, zwłaszcza spotykane u osób starszych. Proszę w takim razie wymienić jakby takie zalety mleka, te cechy, które sprawiają, że uzasadnione jest określenie pokarm bogów. Mleko jest w naszych warunkach geograficznych i klimatycznych najlepszym źródłem dobrze przyswajalnego wapnia, który jest niezbędny nie tylko do budowy kości, ale tkanki mięśniowej i w ogóle poziomu elektrolitów i wszystkich sprawności naszego metabolizmu. Oprócz wapnia, mleko jest źródłem bardzo dobrego przyswajalnego białka. A poza tym zawiera praktycznie wszystkie witaminy, a zwłaszcza jeśli to jest mleko zawierające tłuszcz mleczny, to są witaminy rozpuszczalne w tłuszczach A i D oraz witaminy rozpuszczalne w wodzie z grupy B, kwas foliowy i wiele wszystkich innych, właściwie po trochu zawiera wszystkie witaminy i składniki mineralne z wyjątkiem witaminy C. To skąd w takim razie biorą się złe opinie na temat mleka? Czy jest w nim coś, co budzi jakieś kontrowersje, obawy? Kontrowersje może pochodzą z tego względu, że niewielki odsetek dzieci rzeczywiście ma alergię pokarmową, bowiem z powodu poszczególnych aminokwasów czy w ogóle białka mleka, ale tych przypadków, takich realnych, potwierdzonych badaniami, to jest maksymalnie do 3%. Natomiast na skutek dojrzewania przewodu pokarmowego, komórek przewodu pokarmowego, dzieci wyrastają jak gdyby z tej alergii i już u starszych dzieci jest to około 0,3% dzieci, które są alergikami na mleko. Natomiast u pozostałych osób bardziej powszechna jest, jak wspomniałam, nietolerancja pokarmowa z powodu zaniku enzymu laktazy i z powodu jej braku nie mogą rozłożyć cukru mlecznego, laktozy, na galaktozę i na glukozę. Ale jest wyjście, bowiem w tej chwili mamy już na rynku wiele produktów, na których jest napisane, że są pozbawione cukru mlecznego, laktozy. Poza tym można sobie kupić w aptece laktazę i dodać parę kropli do mleka i wówczas ten enzym natychmiast rozkłada cukier mleczny, laktozę. A jak duży to jest problem w skali populacji, ta nietolerancja laktozy? Ta nietolerancja może jest bardziej powszechna niż alergia, ze względu na to, że starsze osoby zaprzestały
spożywania produktów mlecznych, ale niesłusznie, dlatego że wapń również jest niezwykle potrzebny osobom w starszym wieku, żeby zapobiegać osteoporozie. I w związku z tym osoby takie powinny spożywać fermentowane produkty mleczne, kefir, jogurt czy maślankę, bowiem w tych pod wpływem procesów fermentacji cukier mleczny, laktoza został tam rozłożony i jest go bardzo niewiele i wówczas też te produkty mleczne nie szkodzą. Także w każdym wieku, do późnej starości, należy o to dbać i prowadząc badania na temat sposobu żywienia ludności, zauważyłam, że wiele starszych osób w dalszym ciągu cieszy się tymi produktami, spożywa je na co dzień, w codziennej diecie, ale są to osoby, które od dzieciństwa spożywały mleko przez całe życie. Dzisiaj poza modą na dietę bezglutenową, też jakby trochę bez większego uzasadnienia stosowaną powszechnie, również jest moda właśnie na dietę bezlaktozową. Chciałem się zapytać, czy bez spożywania nabiału mleka w ogóle możliwe jest zachowanie zdrowia? Bardzo trudne, naprawdę bardzo trudno zachować zdrowie, dlatego że, jak wspomniałam, produkty mleczne są podstawowym źródłem. Dostarczają przeciętnie w diecie zachodnioeuropejskiej około 80% wapnia niezbędnego nam do życia, niezbędnego, żebyśmy zachowali nasze zęby i nasz szkielet w pełni zdrowia. No oczywiście, jeśli już ktoś naprawdę nie może i są to uwarunkowania medyczne, no wówczas trzeba się wspierać suplementacją diet, w pracy suplementów diety zawierających wapń i witaminę D, ale są doniesienia, że jednak źródła naturalne w postaci produktów spożywczych są najlepszymi źródłami dostarczającymi niezbędnych składników odżywczych. Mówimy tutaj o licznych korzyściach wynikających ze spożywania mleka i jego przetworów. A proszę powiedzieć, jak to wygląda w badaniach statystycznych spożycie mleka w Polsce? Czy u nas spożycie mleka i nabiału rośnie, czy spada, czy się utrzymuje na takim samym poziomie? Spożycie mleka i produktów mlecznych jest niezadowalające, zdecydowanie, mimo że produkty są bardzo dobrej jakości. Mamy pełne półki tych produktów w naszych sklepach i można sobie wybierać dowolne te, co każdy lubi. Natomiast spożycie mleka w ostatnich latach lekko wzrasta, ale ciągle jest to za mało. Śledząc sposób żywienia dzieci w wieku szkolnych, dla których dostateczne spożycie, optymalne spożycie wapnia w tym wieku jest warunkiem, żeby zapobiegać osteoporozie, na przykład w dorosłym życiu, i złamaniom kości, to mniej więcej w ostatnich latach dzieci zwiększyły około jednej szklanki mleka dziennie spożycie, ale w dalszym ciągu jest to dużo za mało, bowiem 80% naszych uczniów nie spełnia norm zapotrzebowania na wapń przewidzianych normami fizjologicznymi. A więc sytuacja jest zdecydowanie niedobra i niedobory wapnia w diecie są najpowszechniejszym niedoborem w naszym kraju. Chciałbym jeszcze zapytać o bardziej przetworzone produkty mleczne, takie jak różnego rodzaju mleka smakowe, jak jogurty owocowe, nawet batoniki czekoladowe, które mają na opakowaniu, że zawierają dużo mleka i wapnia. Czy to jest właściwy kierunek w żywieniu dzieci? To znaczy, że tu akurat zostały połączone różnego rodzaju produkty. W tym wypadku zwracałabym uwagę na zawartość sacharozy, czyli cukru. Jogurt owocowy jak najbardziej, jeśli dziecko lubi, to ze względu na to, że jest tam dużo wapnia, to niech nie zje właśnie batonika w zamian za to, żeby zaoszczędzić i nie zjeść cukru. Natomiast jak najbardziej wartościowy odżywczo jest jogurt owocowy. Nawet jeżeli jest słodzony cukrem, nawet tak? Jeśli jest słodzony, w tej chwili jest tendencja, przemysł spożywczy obniża zawartość cukru w takich różnego rodzaju deserach mlecznych, a zwłaszcza w jogurtach owocowych, a więc jak najbardziej oszczędzać na słodzeniu herbaty czy na kompocie dosładzanym
czy właśnie na przysłowiowych batonach i cukierkach, odmawiać sobie cukru w takiej postaci. Natomiast jeśli chodzi o batony mleczne, no to tu też dominującym składnikiem jest zawartość cukru i jak zwykle trzeba czytać etykiety i orientować się, co jest nam aktualnie w naszej codziennej diecie potrzebne, a co nie jest wskazane. Dziś na rynku bardzo modne są również różnego rodzaju mleka roślinne. Chciałbym zapytać, czy one mogą być stosowane jako substytut mleka krowiego i jakie są wartości odżywcze tych mlek? To są tak zwane właśnie mleka smakowe. Wiem, że się bardzo, zwłaszcza wśród młodych ludzi, bardzo się upowszechniają, ale trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to produkt roślinny, podczas gdy mleko jest produktem zwierzęcym. I przed chwilą mówiłam o wartości odżywczej mleka krowiego, czy koziego, czy bawolego, jakiegokolwiek innego, że zawierają te mleka bardzo dobre przyswajalne białko zwierzęce, które ma komplet aminokwasów, natomiast białka roślinne kompletu aminokwasów niestety nie mają. A mleka pochodzenia roślinnego zawierają białko roślinne. Poza tym nic nie wiemy o zawartości wapnia. W tabele wartości odżywczych, przynajmniej polskie tabele, nie podają takich danych, a więc możemy jedynie przypuszczać, że wapnia tam jest tyle, ile w tych produktach wyjściowych. Czyli jeśli to jest mleko kokosowe, w kokosie nie ma dużo mleka, czy mleko gryczane, w gryce też za dużo wapnia nie ma, czy jakiekolwiek inne, nawet mleko sojowe, też trzeba by bardzo dużo wypić tego mleka sojowego, podejrzewam, że parę litrów, żeby zastąpić wapń, który znajduje się w szklance zwykłego mleka krowiego. No więc trzeba pamiętać, że jest to produkt roślinny i tylko wapń będzie wtedy, jeśli producent tam dodał do tego produktu wapń czy pełnowartościowe białko. Także proponuję, żeby czytać etykiety i również porównując, nie mając dokładnych danych, ale porównując, że jest to produkt roślinny w porównaniu do mleka zwierzęcego, z pewnością wszystkich witamin i składników mineralnych w takim składzie jak w mleku, te mleka nie zawierają. Dziękuję za rozmowę.